Pierwszy turniej piłki nożnej o Puchar Gerarda Cieślika za nami. Od 14 do 16 września na boisku na Kresach i Stadionie Ruchu w Chorzowie zmierzyły się 32 drużyny w kategorii wiekowej U13. Ponad 500 zawodników rozegrało łącznie 80 meczy. Na listach mieliśmy 540 zawodników z 32 klubów. Myślę, że warto to podkreślić, że jednak było tutaj większa część klubów ekstraklasy. Myślę, że ten turniej, jeżeli chodzi o poziom, był bardzo, bardzo wysoki. A że wygrał zespół, który nie gra w ekstraklasie, to jest jakby niespodzianka i to jest właśnie to, co jest esencją piłki nożnej, czyli nieprzewidywalność, że wiadomo, faworyci faworytami, a przyjeżdża Fablok Chrzanów i udaje mu się wygrać i bardzo dobrze, że Fablok wygra, bo jednak zasługiwał. Ograł chyba 3 czy 4 ekstraklasowców, także myślę, że mają fajny i ciekawy zespół. Był to pierwszy turniej, jaki był u nas organizowany, imienia Gerarda Cieślika, właśnie o Puchar Gerarda Cieślika. No i powiem szczerze, że naprawdę byłem zaskoczony ilością drużyn, jaka przyjechała, bo aż 62 drużyny. Oczywiście zawsze organizacja pierwszego turnieju, pierwszej imprezy jest na pewno najtrudniejsza i napotyka wiele problemów, ale myślę, że każdy następny będzie coraz lepiej zorganizowany, a też ich znaczenie i prestiż będzie coraz szersze. Mamy nadzieję, że w przyszłości takie turnieje będą miały charakter międzynarodowy, prawda, gdzie nas przenoszą zespoły, może Borussia Dortmund, Bayern Monachium i tak dalej. Wspaniałe uczucie, no na pewno ojciec może patrzeć z góry na to wszystko i się cieszy, także jak dzieci są zadowoleni, to ojciec zawsze też był zadowolony. Trzeba powiedzieć, że tutaj na Śląski Związek Piłki Nożnej też troszeczkę się na rękę, bo tutaj wiele drużyn ma swoje rozgrywki właśnie w tym czasie i stworzy taką możliwość, żeby powiedzmy te rozgrywki ligowe sobie poprzekładali po to, żeby właśnie tutaj brać udział w naszym turnieju, także jest to naprawdę wielkie wydarzenie. No, rywalizacja była ostra. Mecz finałowy przecież naprawdę zakończył się rzutami karnymi, to niemalże jak na mistrzostwach świata, no więc bardzo, bardzo fajnie i bardzo wysoki poziom tych zawodów. Na przyszły rok jest troszkę inny plan, jak to ma wyglądać, bo chcemy, żeby na terenie Śląska było 12 eliminacji do tego turnieju, czyli w 12 podokręgach Śląskiego Związku Piłki Nożnej, żeby się odbyły eliminacje. Do tego chcemy zaprosić 16 klubów ekstraklasy i 4 najlepsze akademie z Polski. I to będzie właśnie w przyszłym roku, a w 2020 roku, jak wiecie, jest 100 lat Ruchu Chorzów, 100 lat Śląskiego Związku Piłki Nożnej. No i chcemy się pokusić o to, żeby zaprosić przynajmniej 4 albo 6 zespołów z zagranicy. Zespoły, które w jakiś sposób miały związek z Gerardem Cieślikiem, tak myślę, że to będzie uhonorowanie 100-letniej historii tego klubu i Gerarda Cieślika. Puchar legendy Ruchu Gerarda Cieślika wznieśli w górę młodzi piłkarze Fabloku Chrzanów, którzy w finałowym pojedynku pokonali w rzutach karnych Zagłębie Lubin. Trzecie miejsce zajął Piast Gliwice.